Czas na ostatnie spotkanie reprezentacji Polski w grupie H na Mistrzostwa Świata w Rosji. Ich rywalem będzie Japonia. Japończycy stracili szansę na awans, przegrali z Senegalem i Kolumbią, więc musimy patrzeć na wynik z Senegalu z Kolumbią. Po dwóch kolejkach ma 4 punkty, tyle samo Kolumbia i trzyma Senegal. Mamy lepszy bilans bramek od Kolumbii, więc jesteśmy na pierwszym miejscu. No i jeśli w drugim meczu padnie remis, a u nas na przykład my przegramy, to i tak awansujemy, mamy lepszy bilans bramkowy i wygraliśmy z Senegalem. Jeśli Senegal wygra, a my nie wygramy, to i tak awansujemy, bo Kolumbia ma tyle samo punktów co my. I tak można dalej, dalej, dalej. No Kolumbia wygra, to ma awans i my mamy awans. Senegal z Kolumbią zremisują, to i tak mamy awans. Więc tak naprawdę w tym meczu chyba nic nam złego nie może stać. Trzeba po prostu zagrać tak dobrze, jak w pierwszych dwóch spotkaniach, więc teraz zapraszam Was na hymny. Japończycy grają po raz piąty w ogóle w Mistrzostwach Świata. Pierwszy raz zakwalifikowali się dopiero w 98 roku. W 98 roku, tak, we Francji, choć w 38 jeszcze, też w Mistrzostwach we Francji, wycofali się z turnieju. No i największe osiągnięcia to oczywiście 1/8 finału w 2002 roku i 2010. W 2002 roku byli gospodarzami z Koreą, a 2010 oczywiście mistrzostwa w RPA. Jedziemy składem Japończyków, oczywiście najsilniejszy skład, tu nie ma co stawiać, choć już nie mają na co liczyć. Jest Honda Inui, jest Kagawa, jest Shinji Okazaki. No Japończycy mają piłkarzy, którzy grają, dużo zawodników gra w ligach europejskich, najwięcej to jest niemieckie, Kagawa, Mutu, więcej już nie pamiętam, kto tam był. Nasz skład oczywiście bez zmian, znowu ta sama jedenastka, ufaj Adam Nawałka i dwukrotnie go nie zawiodła. No Japonia jeszcze to jest aż czterokrotny mistrz Azji, ale ostatni raz wygrał dopiero w 2011 roku, więc dawno temu rozpoczynamy to spotkanie, oby zwycięskie, żeby mieć pewny awans z pierwszego miejsca, bo może trafimy najłatwiejszego rywala. W 1/8 finału rozpoczynamy. No Japonia rzuciła się od ataku Inui, zawodnik La Liga, drużyny La Liga, ależ tu była szansa, Mutu już w pierwszych minutach mógł strzelić bramki, nie to chyba Okazaki, no ale się mogło zacząć dla Japonii, no świetnie to rozpoczęli, tylko boczna siatka nie obronił tego Szczęsny, tak to jest, był Okazaki, zawodnik Leicester, no mieliśmy dużo szczęścia. No i Japonia nadal przy piłce na naszej połowie, złe wybicie Szczęsnego, Muto, przepraszam. Zieliński odbiera piłkę. Piotr do Karola. Netti źle podał, dobrze Maya Yoshida. Kagawa, Okazaki. No Japończycy, no ciekawe rozpoczęcie. Nie dają nam wyjść w ogóle z naszej połowy. Przycisnęli naszych reprezentantów. No i mamy tutaj rzut wolny, faul. I Keizuke Honda, no z tej odległości nie uderzy. Jeśli pamiętacie, kiedyś Honda słynął z świetnych rzutów wolnych. Ale tu zamieszanie, dobrze Glik. Ale Rybus fatalnie podaje Okazaki, na szczęście Kamil Glik blokuje strzał zawodnika Leicester. No Marcin Rybus, no nie najlepiej tu się popisał. Mamy rzut rożny dla Japonii. Inui, zawodnik Eibaru, ale tu był zagrani, broni Szczęsny, piłkę ma Kagawa, nie, jeszcze rzut rożny, ale świetna obrona Wojtka Szczęsnego. Ależ Japonia zagraża od początku tego spotkania. Linetti, Milik, czy będzie kontra? Podaje do Zielińskiego, no ale nie ma kto tej kontry zacząć, bo tak naprawdę Zieliński nie jest szybkim zawodnikiem. Zieliński do środka, przerzut na drugą stronę do Piszczka. Czy zdążył Łukasz? Zdążył. Podaje do Kuby, Kuba do Grosickiego. Aj, no czemu Grosik nie powalczył tą piłkę, jakoś ją przyjął? Ale jeszcze szansa, Zieliński obok bramki, pierwszy na strzał. Piotr Zieliński strzela niestety obok bramki japońskiego bramkarza. No w końcu coś nam się udało zrobić w tym meczu, bo jak na razie nie było, nic nie pokazaliśmy. Higashi Hushi, Jezus Maria, ładne nazwisko. Rozpoczynamy. Kagawa, jak to ładnie w sobie przyjął.
Mutu, Muto, Hasebe, znowu Muto, Inui, się zagra tam na obieg do swojego kolegi. Nie, Inui świetnie nabiera Błaszczykowskiego. Inui do Kagały, Okazaki, Kagawa, Inui, Kagawa, Kagawa, zawodnik Borussii, Kagawa, ależ tu łatwo nabiera Zielińskiego, Kagawa, Kagawa, strzelaj, ależ uderzenie japońskiego zawodnika, no po prostu przepiękne uderzenie. No i niestety przegrywamy z Japonią 1 do 0. Kagawa. No, wow, po prostu wow. Pięknie to uderzył, jak za najlepszych czasów. Więc, no. No, czapki z głów. Naprawdę, no Kagawa. Chodź tu. Można gdybać, jakby tak lepiej się Szczęsny zachował, czy on by tego nie obronił. Ale to można tylko gdybać. No niestety przegrywamy z Japonią po raz pierwszy, nie po raz drugi przegrywamy w turnieju, wcześniej z Kolumbią. No Japonia świetnie zaczęła to spotkanie, przycisnęła nas. I tak naprawdę nie radzimy sobie w tym spotkaniu jak ostatnich. Milik przy piłce, Arkadiusz Milik. Piszczek, czyżby w końcu jakaś ładna akcja, Milik. Ależ tu nabrał Yoshidę. Milik po ziemi, Zieliński 1 do 1. Wyrównujemy bardzo, bardzo szybko. Piotr Zieliński. 1 do 1, no świetnie tam Arek Milik zwiódł Maję Yoshidę, zobaczmy jeszcze raz. No Yoshida nabrał się jak dziecko. Świetnie tu podał po ziemi do Zielińskiego, który wyskoczył za pleców Sakaja. No i mamy 1 do 1, na szczęście. Jedziemy dalej, jedziemy dalej. 1 do 1 w Wongradzie. Czy Japonia odpowie? Kagawa. Inui. Nagatomo. Podaje do Kazakiego, czyżby była 2 do 1. Kazaki dośrodkowuje w polu karnym, ale dobra interwencja naszych zawodników, ale złe wbicie Piszka. Inui. Bardzo aktywny od początku meczu. Inui. Ale dobry teraz przechwyt naszych zawodników. Nie, jednak faul. No i będzie niebezpiecznie. Keisuke Honda to jest miejsce, z którego Japończyk może uderzyć. Honda strzela, poprzeczka ratuje nas przed utratą bramki. No mówiłem, że Honda umie uderzyć z dystansu. Rzutu wolnego, no i właśnie to pokazał, ale na szczęście nie ma bramki. Lewandowski. No coś mało aktywny Robert. Grosicki też tuż w tym spotkaniu na razie śpi. Zieliński, Milik. No Milik ładną tą akcję zrobił. Dzięki niemu tak naprawdę jest remis. Strata piłki. Kagawa, ale Piszek ją odbiera. Podaje do Zielińskiego. Zieliński, Lewandowski. Zieliński w polu karnym, Zieliński, Milik, zablokowany jeszcze Błaszczykowski, dośrodkowanie Grosicki, słupek. Ależ teraz pech, no, Grosicki mógł strzelić bramkę z główki, no ale myślę, że bramkarz by zdążył tej piłki. Linetti odbiera, Grosik, Milik, może jakaś bramkarka, Milik, ale tu chciał ładnie zwieść, a się nie udało, ale piłkę odbiera Linetti. Rybus, Grosicki, Zieliński. Środek pola do Milika, Milik w polu karnym, Milik na lewą nogę, Milik strzela, ajajaj. No, nie najlepsze wykończenie napastnika Napoli. No niestety nie udało się, choć miał lepszą nogę, strzelał z lepszej nogi. Jedziemy. Posiadanie podania, mamy lepszą celność podań, no ale niestety nadal jest 1 do 1. Mamy tu odbiór, Błaszczykowski, Linetti, no Kuba coś nie gra wybitnego turnieju, jak na razie, ale to może teraz to będzie jego akcja, Jakub Błaszczykowski, Błaszczykowski, dośrodkowanie w pole karne i niestety, nie, no i strzał Linettiego nie mógł zaskoczyć na bramkarza Japonii. No powiem wam, że w wcześniejszym meczu fajną zmianę do Makuszewski, jestem ciekawy, czy Adam Nawałka znów jego wpuści w drugiej połowie, bo myślę, że to by był bardzo dobry ruch. Ale tu podanie do Hondy. Honda w polu karnym. Honda! No fatalnie to wykończył zawodnik Paczuki. Zobaczmy jeszcze raz. No Rybus tutaj zaspał. No ale Honda z lewej nogi tak strzelił. No niepodobne do niego. Ale będzie koniec pierwszej połowy. 1 do 1. No i nie jest to taki mecz jak z Kolumbią czy z Senegalem, gdzie dominowaliśmy. Tu Japonia postawiła nam warunki. Naprawdę. Ale od pewnego czasu to my już tak bardziej kontrolujemy przebieg tego spotkania. Ale tu była ładna wymiana piłki. Błaszczykowski w polu karnym. Błaszczykowski, Lewandowski do Milikarek. Milik, ależ akcja 2 do 1. Gol do szatni. 3 minuty dolicza sędzia. A my wychodzimy na prowadzenie po ładnej akcji
naszej reprezentacji. Arek Milik, jak mówiłem, że fajnie jakby strzelił, to strzelił. Zobaczmy jeszcze raz. No w końcu Jakub, ładna akcja, podał do Lewandowskiego, ten tu pięknie odegrał do Milika, no Milik wbiegł, uderzył z lewej nogi, no zrobił to, co do niego należy. I 2 do 1. Prowadzimy z Japonią, no i w tej chwili jesteśmy na pierwszym miejscu w grupie. Bardzo nas to cieszy oczywiście. Kagawa, Okazaki. Strata piłki, czy będzie szansa na kontrę? No chyba nie. Ale może jeszcze Lewandowski, czyżby trzecia bramka? Robert biegnie. Robert wycofuje się, podaje do Linettiego, Linetti, do Kuby! Aj, no piłka doszła, ale ten strzał nie był najlepszy. No sędzia już 5 minut doliczył, można powiedzieć. Koniec pierwszej połowy, prowadzimy 2 do 1. No ciężka połowa, ale na szczęście po jakimś czasie udało nam się przejąć inicjatywę na boisku. Rozpoczynamy drugą połowę spotkania Japonia-Polska. Po pierwszej nasze Orły prowadzą 2 do 1. Oby ten wynik się utrzymał, bo w tym momencie jesteśmy na pierwszym miejscu w grupie. Rozpoczynamy ciekawym atakiem. Milik strzela lewą nogą, ale niestety nad bramką japońskiego bramkarza. No mogło się fajnie rozpocząć, ale niestety nie udało się. Wygrany pojedynek główkowy w środkowej części boiska, ale no, do piłki nie doszedł Lewandowski. Nagatomo. No Japonia gra tylko honor, więc może nam odpuszczą. Ale wiadomo, w piłce nie ma odpuszczania. Mecz o honor to zawsze. Fajnie jest wygrać nawet mecz, wiedząc, że tak odpadniemy. Jakieś inne morale niż dostać 3 mecze i wyjechać z turnieju. Bo Japonia naprawdę nie ma takich złych piłkarzy, no ale po prostu nie wyszedł im turniej. No jednak Senegal, Kolumbia byli za silni dla Japończyków, którzy przed mundialem jeszcze zmieniali trenera, więc tam było małe zamieszanie. Długi przerzut, piłkę ma Honda. Grosicki nieczysto odbiera piłkę Keizuse Honda i będzie zmiana, właśnie Honda schodzi, a w jego miejsce w numerem 13 melduje się na boisku jakiś Japończyk. Ja nie wiem, nie kojarzę po twarzy. U nas Maciej Makuszewski wchodzi za Kamila Grosickiego. No turbo dzisiaj mało aktywne. Kobayashi za Hondę wchodzi, no i rzut wolny. Taki, no, bez komentarza, bo tu fatalne uderzenie. No i wypijamy piłkę z naszej linii bramkowej. Z piątki oczywiście, jakiej linii bramkowej. Zieliński, ładna wymiana piłki. Lewandowski czeka na Makuszewskiego. Makuszewski w polu karnym. Makuszewski schodzi jeszcze do środka, strzela. Ajajaj, no interwencja Japończyka. No mógł przejść bramkę samobójczą, bo strzał Makuszewskiego minąłby bramkę. Ale Yoshida i tak interweniował. Kolejne zmiany. Grychowiak za Zielińskiego i Jan Bednarek za Michała Pazdana. Ciekawe zmiany Adama Nawałki. No mamy 10 strzałów, 7 Japonia. Rzut rożny. I będzie chyba kolejny. Tak jest. Znowu Jakub Błaszczykowski. Krychowiak strzela! Obok bramki Grzegorz Krychowiak. Niestety. Mogło być 3 do 1. Ale zawodnik Pezrze. No przestrzelił minimalnie. Dobra główka. I jedziemy. 60. minuta zaraz. Nadal 2 do 1 dla Japonii. Dobre wybicie, ale Linetti zabiera piłkę Inui. Milik. Aj, Milik. Jakby udało mu się tam zagrać jakoś, to mogła być ciekawa akcja, ale niestety się nie udało. Makuszewski. Karol Linetti. Milik. Podaje do Makuszewskiego. Makuszewski jest szybki. Co zrobi Maciej? Podaje do Lewandowskiego. Lewandowski do Linettiego. Ten chciał do Milika, ale no niestety przechwyt. Kagawa. Kobayashi do Muto. Tutaj na dobieg do Okazakiego, ale szybszy był Glik. Lepiej ustawiony Kamil. I Wojtek do Piszka. Linetti. No i piłka zablokowana i rzut z autu. No trochę gra się uspokoiła. Mniej ataków niż w pierwszej połowie. Tu świetnie wybiega Błaszczykowski. Jakub Błaszczykowski. Co zrobi Kuba? No i trochę już brakuje mu tej szybkości, żeby pójść w pole karne na pełnej szybkości. Milik do Piszka. Błaszczykowski. Aj, tu nie było faulu. No nie ma faulu. Podaje do Lewandowskiego. Lewandowski świetnie się odwraca. Lewandowski strzela. I znowu świetna obrona japońskiego golkipera. No ładnie się odwrócił Robert Lewandowski. Zawodnikiem na plecach. Łatwo go zgubił. Mocny strzał. Ale niestety.
Bramkarz Japonii był tam, gdzie być powinien. Rzut rożny na krótko. Jakub Błaszczykowski do Bednarka, Jan Bednarek. No tutaj zablokowana piłka, Lelinetti ją odbiera. Nie, no fatalne rozegranie rzutu rożnego. Jest szansa na kontrę dla Japonii. Kagawa. Okazaki. Okazaki, ależ dribbling podaje do Inua. Okazaki. Kagawa strzela i broni Wojtek Szczęsny. Zobaczmy jeszcze raz na powtórce tą dobrą interwencję Wojtka, który ratuje nas w tym momencie przed stratą drugiego gola. I mamy rzut rożny. Czy Japończycy zagrożą nam po tym stałym fragmencie gry? Nie ma Hondy. To rożny wykonuje Kobayashi. Dośrodkowanie. Dobre piąstkowanie Szczęsnego. Makuszewski wygrywa pojedynek główkowy. Lewandowski będzie kontra. No raczej za mało piłkarzy jest Makuszewski. Jest szybki. Dawaj Maciej, biegnij. Makuszewski do Milika. Milik jest sam. Milik idzie. Milik do środka. No niestety, ależ głupi faul Arka Milika. No co zrobił teraz Arek? No to się może skończyć czerwoną kartką. Sędzia podbiega. Tutaj Rybus jeszcze rozmawia z sędzią. No i mamy czerwoną kartkę. Niepotrzebny faul Milika. No i nie zagra w 1/8 finału. No i po co ci to było, Arek? Bo rozgrywałeś fajny mecz. Zobaczmy tu. No nie rozumiem tego zagrania. No niestety tracimy Arka, no i w następnym meczu prawdopodobnie Teo zagra w pierwszym składzie. Który gra naprawdę fajny turniej. Makuszewski wygra pojedynek. Lewandowski jest już teraz sam. Linetti, Piszczek. No lewy nie gra w wybitnego turnieju. Może w końcu się nasz kapitan obudzi. Lewandowski. Będziesz drożny. Tak jest. Rzut drożny. Schodzi Yoshida. No dziwna zmiana. Wchodzi Morisebe. Krychowiak dobiega do piłki. Gol. Nie dobiega piłka. Dociera do Krychowiaka. Grzegorz Krychowiak przyjmuje. Strzela za pola karnego. I mamy 3-1. No to już chyba jest po meczu. Ależ nam teraz się świetnie ułożył ten rzut rożny. Zobaczmy jeszcze raz. Tutaj Lewandowski chciał z przewrotki. Ale się udało. Krycha przejął. Strzelił od razu. I 3-1. No tu już raczej nikt nam zwycięstwa i awansu z pierwszego miejsca nie zabierze. I czas powoli do końca meczu. Jeszcze 10 minut, ale Japończycy jakoś przygasi trochę w tej drugiej połowie. Kobayashi, no ładnie sobie radzi Kobayashi do Hasebe. Kobayashi doszukuje w polu karny, ale dobra interwencja naszego obrońcy. Linetta. Nie ma co biec. Ale jest piłka do Lewandowskiego. Robert. Do Kuby. Linetti, aj! Dobra interwencja Morisiebie. Podanie do Mutu, ale nieudane. Muto, nie Mutu. Mutu to był taki Rumun. Linetti. Krychowiak, Lewandowski, ładna akcja. Lewandowski jeszcze tu. Czemu nie uderzał Robert? Ja nie mam pytań. No była akcja na bramkę. Linetti. No i wybicie. Już tylko minuty dzielą nas od końca i awansu do 1/8 finału. Makuszewski, Krychowiak, Linetti. Dużo miejsca. Linetti strzela, ale obok bramki. Ile doliczy sędzia? Zaraz się dowie, że drożny. Na krótko do Kuby. Kuba traci piłkę. Kobayashi, 4 minuty doliczasz sędzia. Nie wiem po co, ale dobra. Okazaki biegnie, no ma dużo miejsca, Japończyk, ale tak naprawdę no nie ma komu podać. Okazaki dośrodkowanie do Muto, no, ale nic z tego nie wyszło. Inui, jeszcze mamy piłkę. Ale tu fatalne wycie, Kobayashi do Hasebe. Hasebe będzie strzelał, nie podaje do Kagały. Kagała, no i Wojtek Szczęsny świetnie broni. No mogła być druga bramka dla Japonii, ale Wojtek obronił ten strzał Kagawy, zobaczmy, no. Strzelił mu w nogę po prostu Kagawa. Jeszcze rzut rożny, ostatni pewnie już w tym meczu. Inui, bramkarz w polu karnym, no proszę. Lewandowski, Makuszewski, no sędzia nie dał mu 6 bramki na 4-1. Wygrywamy z Japonią 3-1. I z pierwszego miejsca meldujemy się w 1/8 finału. No Japończycy załamanie, no ale przegrali wszystkie mecze. A z drugiego miejsca zaraz się dowiecie, kto awansował. Czy to była Kolumbia, czy Senegal? Zaraz wszystko będzie jasne. No i z kim zagramy oczywiście w następnym spotkaniu, na które bardzo serdecznie Was zapraszam.
Tutaj końcówka meczu. Potwierdzenie wyniku. Zieliński, Milik i Krychowiak dla Japończyków. Shinji Kagawa. 3-0. Na pewno wygrana, jednak potem jak Japonia nas przycisnęła na początku meczu, to później to my byliśmy drużyną, która wiodła. Która prowadziła grę w tym spotkaniu. Zobaczmy jeszcze to raz piękne uderzenie Kagawy, zaraz tabela. Ja powoli powiem wam, że zostaw łapkę w górę, jeśli ci się spodobało. No i chcesz oczywiście więcej. Zobaczmy tabelę. Polska, Kolumbia wygrała z Senegalem. Tak jest, więc Polska, Kolumbia wychodzą z grupy H. A już mogę wam zdradzić, że w ćwierćfinale w 1/8 zagramy z Anglią. To tyle ode mnie. Dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Zobaczcie jeszcze na inne pary. To tyle. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia.